To opowiedz, co tutaj robisz z Magdą Specht. Pracujemy nad nowym spektaklem Magdy Specht o życiu i muzyce Franza Schuberta. I jest to dosyć nietypowy spektakl, i właściwie nie wiem, czy jest to najlepsze słowo, żeby określić to, co się wydarzy tutaj 27 lutego. Myślę, że bardziej trafnym słowem byłoby użycie terminu instalacja performatywna, bo celem naszego spektaklu nie jest jakby przygotowanie takiej wyćwiczonej, perfekcyjnej jakości estetycznej, tylko bardziej proces, który skoncentrowany jest na pracy z szóstką seniorów z Wałbrzycha, szóstką aktorów i kwartetem smyczkowym z muzyków na co dzień grających w Orkiestrze Filharmonii Sudeckiej. I analizujemy życie Schuberta, jego muzykę i zastanawiamy się, co możemy z niej, jakie wartości możemy z niej wydobyć, wartości uniwersalne, które przekładają się na nasze dzisiejsze życie, takie jak choroba, świadomość umierania, odrzucenie, imprezy i pisanie tak smutnej muzyki, że aż można się poryczeć, parafrazując słowa samego Schuberta. I to jest spektakl, instalacja performatywna o obecności, o byciu, o naszych niedoskonałościach. My nie chcemy jakby nauczyć seniorów choreografii po to, żeby zatańczyli ją najlepiej, jak potrafią. My chcemy, żeby zatańczyli tę choreografię tak, jak potrafią. I to jest ta różnica. A wszystko odbywa się w odniesieniu do przepięknej muzyki Schuberta, no i też jakichś tam kawałków mojej muzyki.